Postaram się w miarę logicznie mówić, bo taki moment w życiu, który rzadko się zdarza. Mam w domu, w szafce taki, co tu dużo mówić, alkohol, whisky, które już była kupiona, miała 15 lat, a teraz mam już 25, bo czekała 10 lat na coś wyjątkowego. Wydaje mi się, że dzisiaj to było coś wyjątkowego i to się zdarzyło. Pozwolę sobie na taką dygresję, że dołączyliśmy do Liverpoolu i Tottenhamu. Oczywiście forma żartu. Piękna jest piłka, ale i okrutna. Wiem, co przeżywałem w tej chwili w Katowicach. Bramkarz Bytowi strzela bramkę po czasie. My się utrzymujemy. Wspaniałe chwile. Wspaniali chłopcy, powiedzieliśmy sobie po meczu, przed meczem, przepraszam, wychodząc na boisko, że jestem dumny z tego, że 6 tygodni pracy raptem, 7 spotkań, 11 punktów, serce, dusza i praca włożona tych chłopaków poprzez sztab, który po prostu zapieprzał w całości, i ludzi, którzy są w klubie, kochani, wspaniali, od kierownika pana Zbyszka po panią Martę u góry. I myślę też, że to jest nagroda dla poprzedniego pana prezesa, który jest sercem, duszą i zawsze pomaga, jak wspiera pana Mazura. Duży szacunek. Natomiast chciałbym podkreślić jedną rzecz. Tu na koszulce mam imię pani Jagoda, i tak zostawmy, która cały czas wspierała klub. Dzisiaj ma poważny problem zdrowotny. Jej wspaniała przyjaciółka, pani wiceprezes, nas odwiedziła przed wyjazdem i powiedziała, że ona w nas wierzy, że roztacza wokół nas pozytywną aurę, bo pojawiły się wyniki badań pani Jagody, które napawają jakimś tam optymizmem. Pani Jagodo, myśmy dali radę, pani też da. Dziękuję, to wszystko. Dzień dobry. Radosna porażka, bo nic nie kosztująca. Chyba najprzyjemniejsza moja w życiu porażka, bo po tej porażce zdobywam mistrzostwo ligi, czyli oprócz awansu cel został osiągnięty. No i z tego się bardzo, bardzo cieszę, bo nie tylko chcieliśmy wygrać ligę, ale nie tylko awansować, ale też wygrać ligę już później, kolejny cel, zweryfikować też młodych zawodników, więc dużo młodzieży naszej grało. Mamy już optykę na ich możliwości, że dużo korzyści z tego tytułu. Ale to już za nami i cieszymy się dzisiaj. Feta, gratuluję wszystkim w Częstochowie, kibicom, tak, mieszkańcom, wszystkim w klubie, piłkarzom, sztabowi szkoleniowemu. Osiągnęliśmy wielki sukces i mam nadzieję, że ta ekstraklasa w Częstochowie zaistnieje na dłuższy czas niż tylko jeden sezon, że te tradycje będą kontynuowane i Częstochowianie dalej będą się cieszyli ze zwycięstw. Mam nadzieję, że jak najszybciej na swoim stadionie. Szczególne podziękowania dla chłopaków, którzy odchodzą, bo wiele tu dla nas zrobili, no, szczególnie Rafał Figiel i Łukasz Góra, którzy grali tu wiele lat. Miłe pożegnanie w dobrej atmosferze, tak myślę, to powinno wyglądać. Dzisiaj przykro nam jedynie, że nie było z nami kapitana drużyny Andrzeja Niewulisa i jemu chcieliśmy zadedykować też zwycięstwo. Nie udało się, ale trzymamy kciuki za niego, za szybki powrót do zdrowia. Dzisiaj chcieliśmy mu dodać też trochę otuchy. Szliśmy na rozgrzewkę w koszulkach dedykowanych jemu i tak jak mówię, no, wierzymy w to, że jak najszybciej do nas dołączy i pomoże nam w ekstraklasie. No cóż, nie będę się rozwodził, bo tam autokar czeka. Jedziemy się bawić. Dziękuję.